Witam moi drodzy, tu Kozielski. W dzisiejszym odcinku oczywiście GeForce Skin standardowo. Będziemy sobie otwierać skrzynki na stronie, ale zanim to wszystko, to oczywiście ten materiał jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia, także jeżeli nie macie 18, to skipnijcie sobie ten materiał. A sponsorem tego filmu jest GeForce Skins, czyli strona z lootboxami, ze skinkami do CS-a, a z kodem Kozielski macie 5% do wpłaty, darmową skrzynkę na start, więc jeżeli macie ochotę, to możecie sobie używać mojego kodu, no i wtedy macie benefity jakieś dodatkowo z tego i jest całkiem fajnie oczywiście, a jeżeli sobie coś wpłacacie, to podsyłajcie wpłatę na Discorda, bo dla najaktywniejszych wpłacających, moi drodzy, konkursy, jakie jeszcze na razie nie ogłaszam, bo jeszcze nie jest oficjalnie zrobione. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy otwierać sobie skrzynkę pro playerów. Pro playerów sobie otworzymy, zobaczymy jak to pro gracze sobie radzą. Także Biali Hyper, Michusz, Pero, Exus i jedna wkrótce będzie. Ta dogramy sobie ją, jeżeli ona zostanie dodana, w zasadzie jak będzie dodana na stronie. Także dzisiaj pro playerowa tutaj strefa, można tak powiedzieć, że strefa. I przechodzimy do skrzynki Bialiego za 40 zł. W sumie wszystkie kosztują 40 zł, także dość ciekawy design, taki bardzo naklejkowy, można tak powiedzieć, coś takiego. Moi drodzy, co się tutaj znajduje? Coś ciekawego w ogóle. Mamy Traitora, mamy Ocean Drive'a, na pewno jeżeli chodzi o te skrzynki. No i co to jeszcze? Bulldozer całkiem spoko, no, w całkiem niezłym procencie, 1,20 na 84 zł. Nie jest wcale źle. DM Presik 0,6 za 160 już. Tak samo jeżeli chodzi o Digla, więc całkiem tutaj nie najgorzej. Całkiem nie najgorzej. Otworzymy sobie trochę. Każdą skrzynkę po 3 razy myślę, że możemy spróbować, przetestować. Sorry, że tak ciemno mam akurat dzisiaj, jak nagrywam ten materiał, ale no po prostu jest ciemno, tak. No co zrobię. Moi drodzy, pierwsza spoko. Te dwie już gorzej, czyli 1/3 dała naprawdę fajnie, reszta delikatnie gorzej. Hyper, czyli aktualnie chyba z tych prosów najbardziej rozpoznawalny przez swoją karierę na Twitchu, zawodnik. DM Press Hyper Beast na 2%, spoko, podoba mi się to, bo naprawdę może ładnie dać. Night Storm też bardzo fajny deagle na 1,50. Ej, całkiem sensowne te skrzynki są, moi drodzy. Całkiem sensownie wyglądające te skrzynki, naprawdę. Bo jeżeli, jeśli chodzi o procenty, jakie mogą nam wypaść. Dobra, otworzymy sobie razy 3 po prostu jeszcze teraz. Ale no, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Co prawda nam nie wypadło tutaj nic, ale skrzynka wygląda całkiem sensownie. Ej, ile mamy procent w ogóle na te najtańsze? 21, 15, dobra, no dlatego też się to rozkłada, no ale generalnie 2%. Naprawdę na bitwach jakiś mogą być mega mocne te skrzynie. Na bitwach naprawdę mogą być kozakami te skrzynie, także warto sobie sprawdzić. Generalnie widzę, że tutaj bardzo podobnie te skrzynie wyglądają procentowo, jeżeli chodzi o to, bo skiny to wiadomo, każdy dobierał sobie swoje, aczkolwiek procentowo skrzynie widać, że są w podobnym case'ie, czyli razy 2 praktycznie wartość skrzynki, razy 3 na od 3 do 1%. I moi drodzy, jakieś 20% max wtedy na jakieś tańsze skiny. Także nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Ciekawa struktura tych skrzyń, jeszcze jakby dropiło, a dropi nam jedno odzież dropnęło, więc nie jest źle, naprawdę nie najgorzej. Szpero, też popularny zawodnik, on akurat dużo chyba też streamował, tak mi się wydaje, przynajmniej się wyświetlało na Twitchu. Muszę dać znać, czy wy którego w sumie z tych pro playerów kojarzycie najbardziej, ale Szpero całkiem konkretny zawodnik. A jak będzie dawała jego skrzynia, czy konkretnie Chantigo Fire, spoko, i Dark Water też będzie warte swoje. Także na razie chyba najlepiej Szpero dał, jeżeli chodzi o skiny. No wiadomo, że to też jest dość duży element losowości. A tutaj brzydkie skiny, tak szczerze, są trochę Exusa. Nie chcę tutaj nic mówić, tak, ale no, jeżeli chodzi o Exusa, troszeczkę gorsze te skiny. Tak mi się wydaje, że są. Cyber Security mi się w ogóle nie podoba. Nie podoba mi się Sandstorm Player, tu też mi się nie podoba jako Classic Knife, w ogóle mi się nie podobają, jeżeli chodzi o wygląd. No i najbrzydsza w sumie kostka, jaka jest chyba, czyli Good Knife Forest Path. W sumie ta ma najwięcej odtworzeń chyba na razie, 87. Zobaczymy, jak będzie dawało z tego. Slide Stream i razy 3 jeszcze sobie strzelimy. Tak samo to otworzyłem wszystkie 4 sztuki, a nie 3, tak jak mówiłem wcześniej. No i tu nie wypada nam kompletnie nic, żadne nam niestety nie zwróci.
Więc przejdziemy sobie jeszcze do skrzynki pierwszej, czyli skrzynki Micha, chyba tak dobrze mówię, zaraz sprawdzimy. Nie, Bialiego i otworzymy sobie jeszcze raz, no bo jej otworzyłem 3, tam otworzyłem 4. Okej, okay, blisko było, naprawdę było blisko tej kosy, nie ma co się oszukiwać, że, znaczy przynajmniej tak wiecie, wyglądało z animacji, no bo to wiadomo, że to jest tylko animacja tak naprawdę przed otworzeniem skrzyni, już wiadomo co poleci. Dobra, to jeszcze raz bonusowo i connection, średnio. A czy ja mogę zrobić bitwę, moi drodzy, czy ja mogę zrobić bitwę z tych skrzyni? To jest moje pytanie na dzisiaj, od 40 to akurat powinnaś ta... Możemy, dobra, no to każda po jednej sztuce, 200 na dwóch, może ktoś akurat wbije. No i zobaczymy, 10 sekund najwyżej bota dodamy, moi drodzy, do tej bitwy. Może akurat któryś się tutaj z użytkowników zdecyduje, no na razie jeśli nie zdecydował, bo Ryan będzie moim przeciwnikiem w tej bitwie. I sprawdźmy sobie, na razie jestem na pewno na minus, bo nie dawał jakoś mega wybitnie z tych skrzynek, ale nie wydają się takie złe, zwłaszcza na bitwach. Na więcej osób jeszcze lepsze by się wydawały, bo fajne procenty są te 1,5, że coś fajnego dropnie. Na razie 2 dropią dla Ryana, na mnie dropi nic. Czy tak będzie się to utrzymywało dalej? No chyba tak. Ej, ty... Na 3 sztuki mi nic, a Ryanowi dropi. Dobra, teraz dla nas dało. Ale widzicie, to jest właśnie taka ta... To jest taka bitwa. Taka bitwa. Jak to jest teraz z Exusa musi coś polecić, nie? No i nie leci nam. Leci Grog Reaktor. Dobra, jeszcze raz robię tą bitwę. Bo widzicie, jak już wam dropi, naprawdę musi mieć mega forcika z tego. Jeszcze raz lecimy. W sumie razy 3 mogę spróbować, razy 3 wydawałoby się jeszcze lepsze. Ale dobra, razy 2. Na spokojnie, Crusher wjeżdża. No i moi drodzy, Crusher, czy ja, czy Crusher? No, Ryan zdeklasował mnie ewidentnie, a zobaczymy jak Crusher sobie poradzi. Pierwsza dla nikogo w sumie, bo złotóweczki jedynie. Michu, co tam Michu? Michu dał spoko, bardzo, 56 zł ze skrzynki, może być. Redlining jest bardzo dobrym skinkiem. Bardzo, bardzo drogim, w sumie taki stary zawsze. Teraz dla nas 4 dyszki. Są typowe skrzynki, że albo ci leci 4 dychy profit, albo leci ci jakaś złotówka i nic nie dostajesz. Bo może być coś warte? Nie będzie warte nic. Ale wygrywamy chyba, tak? Czy nie? Nie wygrywamy, kurczę. Bo zawiadamia matematyka, nie? Ale tak w sumie 20 zł profitu. Tamta była lepsza, w sensie lepsza. Na pewno dla... lepsza była dla bota, bo on to wygrał, więc przegrałem 2. Moi drodzy, jeszcze 2 eventy Gravelords. Zapraszam serdecznie. Oczywiście nie nakłaniam, nie namawiam. Materiał przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i strona również. Więc jeżeli jesteście pełnoletni, macie jakiś budżet, chcecie sobie pograć, kodzik kozielski, 5% opłaty. No i co? Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, maleczko. Cześć, pa.